gracias. Lo tengo en español y en inglés. Dilo en inglés porque después los otros lo leemos en castellano. Well, it's my turn now, and as you know, it's the most difficult one because it's going to give me the best of all. In life, when you got the best, you sometimes got the bad. It's a very sweet. Jest to czuciem bardzo słodkim. And it fills my heart. I to wychodzi, idzie z mojego serca. Really? Naprawdę. And then today, as I always like laughing, because jako, że I've been laughing. Jak się lubię się śmiać i przez dwa lata już się śmieję. I would like you to remember me with a smile. Chciałbym, żebyście mnie zapamiętali z uśmiechem with my energy, because I put i moje, a lot of pamiętali energy in this project. Moją energię, ponieważ włożyłam w ten projekt dużo energii, aż mi się pojawiły białe włosy. So I've decided to remember all your names, więc będę pamiętać wasze imiona, but I've changed them. Ale je zmieniłam. I've changed your surname. Zmieniłam wasze nazwiska. So we've got a present here from Rhonda. Mamy prezenty z Rondy. The first name I remember was from Turkey. Pierwsze nazwisko, jakie pamiętam, jest, pochodzi z Turcji. I remember your hospitality, your friendship. Pamiętam waszą opiekuńczość, przyjaźń, religię, szacunek. Your food. Żywność. Your chili food. Ostrą żywność. And so this is for you, Mehmet. Więc Mehmet, to dla ciebie. Teşekkürler. From the bottom of my heart. Dzięki z całego serca. Okay. Second trip. Second name. Następne nazwisko. Imię. Was Lithuania or Romania? And Romania is not here. Rumunia, ale ich tu nie ma. The name of Angela, which I, of course I'm going to remember her. So Angela is the name, będę ją pamiętać. That's the way I am. I to jest po prostu. Because she's really like to jest that. To co jestem. Ona taka jest. She's always given us her personality. Dawała nam swoją osobowość, dzieliła się osobowością, śmiechem, energię, przekazywała energię. She's been like a mother to me. Była mi jak mama. Wielokrotnie. I traktowała mnie jako dziecko. Jak pojechałem do Rumunii, Alina, jej córka, pojechała z nami na lotnisko i spędziliśmy czas, który naprawdę sobie bardzo cenię. Angela, przykro mi, że ciebie tu nie ma. Trzeci kraj. Trzecie imię. It was a pleasure to have Razan by the scene. Miło było mi spotkać się z Razą i ludźmi z Loreta. Loreta jest duszą. Loreta. Twoje nazwisko jest bardzo trudne, dlatego posługuje się Loreta. Hardworking. Więc twoje nazwisko to Loreta, pracująca energia. Then after Lithuania with the cold, the summer went through, and then Portugal was there. I następnie Portugalia po zimnej Litwie, Portugalia, muzyka, zabawa, Filomena z jej stylem i Carinho. Portugalia. Już nie jesteś Filomena Rua. Jesteś Filomeną słodką przyjaciółką. So this is for you. Okay. And clap to her. Next country. Następny kraj. Next country.
next country was England. Anglia. We flew from Rwanda to London City before we went to Lancaster, and thanks to that trip. Zanim pojechaliśmy do Lancaster, znaleźliśmy się w Londynie. I dzięki projektowi David stał się mój bliskim przyjacielem. Spędziliśmy tyle miłych chwil w Londynie, kupiłam te buty. Zmieniłam także twoje nazwisko. As we have a splendid time in there, and I jako, że spędziłam tam świetny, spędzałam tam miłe chwile. Więc nazwałem się David Żółta Łódź Podwodna. And then not enough with London. We went to Italy. Następnie udaliśmy się do Włoch. Okay, cosa, Italia. So we went to Italy, Rome. Do Rzymu. Pescara. Pescara. Ta capella, sto comendo, bevendo. So we had a very, very good time there too. Świetnie się tam bawiliśmy. All your music and all your. Przy waszej muzyce. It was my birthday there. Tam and they have to były moje urodziny. With me. I was crying again, like always. Znowu płakałam. And what can I say? Thank you very much, Francesco. Co mogę powiedzieć, Francesco? Bardzo dziękuję za rozmowę, za pomysły życiowe. You are not Francesco Zuccarini anymore. Nie jesteś już Francesco Zuccarini. You are Francesco Sweet Azuccarini. Jesteś Francesco Słodki Zuccarini. Thank you. And finally, before we went to Poland, I have to say. Zanim udaliśmy się do Polski. Thank you to my family. Dziękuję mojej rodzinie. Because I've been out a lot. Ponieważ długo mi nie było, moja mama. I've been dying having dinner with you more than with my mom and my dad. Częściej jadłem z wami obiady niż z moją rodziną, mamą, siostrą. Thanks to them also because they give me a lot of energy. I to było. Thank you, Austin. Dziękuję wam, Pepe, Antonio, Jose i partnerzy z Rondy. Bez nich nie byłoby możliwe, nie mogłaby być koordynatorem, moim, nie miałabym wsparcia. Nauczycielką wymagającą. She's very professional. Profesjonalistka. She has harda. To improve my English, pomogła mi polepszyć moją kompetencję, mój angielski, moje umiejętności koordynatorskie. She has always praised me with nice words, chwaliła mnie. Social abilities are very good. Zawsze powtarzała, że moje umiejętności społeczne są bardzo dobre. I've got, but I'm very proud about them. So thank you very much. Dziękuję, Iwono. Nie jesteś Iwona Mocidłowska już. Jesteś Iwoną zadanie. Zadanie. Iwona zadanie. Task woman. Kobieta zadań. Kobieta do zadań. Do zadań. Kobieta czynu może być. Możemy przełożyć task na czyn. Tak, to by tak było. Bardziej dla nas zrozumiałe, nie? Świetna przemowa.